Powikłania po COVID-19, wypadanie włosów i spadek libido. Badania potwierdzają wypadanie włosów i spadek libido. Możliwe skutki COVID-19, tak zwany. Długi COVID wiąże się z szerszym wachlarzem zaburzeń, niż wcześniej sądzono, donoszą naukowcy z Wielkiej Brytanii. Wśród kilkudziesięciu objawów pojawia się spadek sprawności seksualnej czy utrata włosów. Na łamach pisma Nature Medicine naukowcy z University of Birmingham przedstawili nowe informacje na temat tak tzw. długiego COVID zespołu objawów, które mogą utrzymywać się długo po przejściu infekcji. Badacze przeanalizowali medyczne dane na temat prawie 2,5 milionów osób, z czego niecałe 500 tysięcy przeszło zakażenie, lecz nie trafiło do szpitala. Naukowcy naliczyli 62 objawy, które zaklasyfikowali do trzech kategorii: zaburzeń dróg oddechowych, problemów psychicznych oraz różnorodnych objawów z szerokiego spektrum. Najczęściej pojawiały się zaburzenia węchu, skrócony oddech, bóle w klatce piersiowej oraz gorączka. Jednak autorzy analizy zwracają także uwagę na amnezję. Upośledzenie precyzyjnych ruchów apraksja, nietrzymanie kału, zaburzenia erekcji, halucynacje, opuchliznę kończyn, wypadanie włosów. Badanie potwierdza to, co pacjenci zgłaszali lekarzom i osobom decyzyjnym przez całą pandemię, że objawy COVID-19 są wyjątkowo szerokie i nie da się ich w pełni wyjaśnić innymi czynnikami, takimi jak styl życia czy inne chroniczne choroby, stwierdza profesor. Z lacharon a Utor badania. Symptomy, które zidentyfikowaliśmy, powinny pomóc lekarzom i ekspertom określającym zalecenia w lepszej ocenie stanu pacjentów z długotrwałymi skutkami COVID-19 oraz w znalezieniu lepszych sposobów leczenia tych objawów, dodaje. Jednocześnie jego zespół znalazł zależności między objawami i czynnikami demograficznymi. Kobiety, osoby młodsze. Czarnoskórę lub mieszanego pochodzenia etnicznego okazały się bardziej narażone na rozwój długiego COVID. Utrzymujące się długo objawy częściej dotykały też osób otyłych, palaczy, biedniejszych oraz tych z różnymi schorzeniami towarzyszącymi. Nasza analiza czynników ryzyka jest szczególnie ciekawa, ponieważ pomaga nam zrozumieć, co może sprzyjać długiemu COVID. Wiemy już, że niektóre modyfikowalne czynniki, takie jak palenie i otyłość, podnoszą ryzyko różnych chorób, w tym długiego COVID. Jednak inne czynniki, takie jak biologiczna płeć czy pochodzenie etniczne, też wydają się istotne, podkreśla współautorka pracy Anu Subramanian. Kobiety zwykle są na przykład bardziej narażone na choroby autoimmunologiczne. Jednoczesne, większe ryzyko rozwoju u nich długiego COVID obserwowane w naszym badaniu zwiększa nasze zainteresowanie sprawdzeniem, czy reakcje autoimmunologiczne, czy inne przyczyny odpowiadają za większe zagrożenie wśród kobiet. Takie obserwacje pozwolą lepiej skoncentrować się na czynnikach, które warto badać, a które prowadzą do utrzymujących się długo objawów. Umożliwią też poszukiwanie lepszych sposobów pomocy pacjentom, wyjaśnia specjalistka.